Cześć, z tej strony Bartek Popiel. Zastanawiałeś się kiedyś, czy muzyka może pomóc w nauce? A jeśli tak, to jaka konkretnie? Zapraszam do oglądania i odpowiedź znajdziesz w dalszej części tego materiału. Już za chwilę opowiem Ci o wpływie muzyki na naukę, ale chciałbym tylko przypomnieć, że każde 100 łapek w górę, jakie wbijecie pod tym materiałem wideo, to 10 zł przelane na Akademię Przyszłości. Jak poszło ostatnim razem? Wszystkie screeny i wyniki oraz aktualizacje są systematycznie publikowane na liczysiewynik.pl/Akademia Przyszłości. Szczegóły całej akcji znajdziesz w opisie, a teraz wracamy do tematu nagrania. Powszechnie uważa się, że najlepsza do nauki jest muzyka klasyczna, czyli utwory Mozarta, Bacha, Vivaldiego, Beethovena i innych kompozytorów. Dlaczego akurat taka muzyka? Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Kyoto w Japonii odkryli, że słuchanie Mozarta jest lepsze niż słuchanie mniej płynnej muzyki w chwili, gdy próbujemy się skoncentrować na jakimś zadaniu. Jak do tego doszli? Kazali 25 chłopcom w wieku 8 i 9 lat i 25 osobom dorosłym w wieku od 65 do 75 lat rozwiązywać tak zwany test strupa. Na czym polega ów test strupa? Na ekranie monitora wyświetla się napis, na przykład zielony, ale jest on napisany niebieską czcionką. Albo jest na przykład napisane czerwony, ale jest to napisane czarnym kolorem. Albo jest napisane żółty, ale jest to napisane zielonym kolorem. I osoba testowana ma szybko odpowiedzieć, jakiego koloru jest napis, a nie co jest napisane. Czyli jeżeli masz, powiedzmy, napisane czerwony kolorem niebieskim, to widząc ten napis, masz odpowiedzieć niebieski, a nie przeczytać czerwony. Nie jest to jednak takie łatwe zadanie, ponieważ jak robi się to pod presją czasu i odpowiedź niejako automatycznie nam się narzuca, no to czasami łatwo się pomylić i czytamy, a nie odpowiadamy nazwę koloru. I każdy z uczestników tego testu rozwiązywał ten test aż 3 razy. Za pierwszym razem towarzyszyła mu muzyka Mozarta, w tym konkretnym przypadku był to menuet. Za drugim razem towarzyszyła im zmodyfikowana muzyka Mozarta z przerobionymi interwałami, czyli w praktyce była nieharmonijna i bardzo niemiła w odbiorze. A za trzecim razem zadanie wykonywali w całkowitej ciszy. Wyniki potwierdziły, że najwyższą koncentrację wszyscy uczestnicy testu osiągali podczas słuchania muzyki Mozarta, a ich wiek nie grał tutaj roli. Czyli zarówno 8- i 9-latkowie wypadali przy muzyce Mozarta najlepiej, jak i osoby w wieku od 65 do 75 lat. Rozwiązywali oni wtedy te testy najszybciej i popełniali najmniej błędów. Okazało się też, że mózg bardzo nie lubi nieharmonijnych utworów, bo ponieważ najgorzej wypadali, kiedy muzyka Mozarta była zmodyfikowana. W stan zrelaksowanej koncentracji mogą wprowadzić się zwłaszcza te utwory Mozarta, które są grane w rytmie allegro, który to rytm odwzorowuje bicie naszego serca. Link do takiego utworu znajdziesz w opisie do tego nagrania. Z kolei słuchanie muzyki Bacha obniża poziom stresu. Tak twierdzi Arthur Harvey, neuromuzykolog i profesor Uniwersytetu Hawajskiego. Testy prowadził na pacjentach w szkołach medycznych, na swoich znajomych, również na studentach, słowem niemalże na wszystkich. Okazało się, że muzyka Bacha powoduje bardziej zbalansowaną pracę mózgu niż wszystkie inne gatunki muzyczne. Profesor stworzył nawet składankę Bach for the Morning, która pomaga pacjentom szpitali budzić się w lepszym nastroju i z większą chęcią do życia. Zaś muzyka Mozarta i Vivaldiego koi noworodki, które po porodzie muszą być odseparowane od matki. Ta muzyka pomaga im także uporać się z traumą narodzin. Stosuje się to m.in. w jednej z klinik na Słowacji, gdzie noworodką odtwarzane są utwory wspomnianych kompozytorów. Wiele badań potwierdza to, że muzyka klasyczna pomaga w nauce, ale nie tylko. Ten typ muzyki ma niesamowicie wiele zastosowań, także w przypadku radzenia sobie z chorobami natury emocjonalnej, zdrowotnej. Na przykład muzyka pomaga lepiej zasnąć, pomaga wyregulować ciśnienie krwi, a także zmniejszyć częstotliwość bicia serca. To jednak temat na zupełnie inną prezentację. A co jeżeli nie lubisz muzyki klasycznej? Co jeżeli ona zamiast Ci pomagać, to bardziej Cię denerwuje? Zamiast uspokajać, to bardziej Cię rozdrażnia? Zamiast pomagać Ci w koncentracji, to bardziej Cię dekoncentruje? Co w ogóle z innymi gatunkami muzycznymi? Czy one są dobre? Czy warto ich słuchać, czy nie? Czy może uczyć się w całkowitej ciszy? Porozmawiajmy o tym chwilę. Jeśli jakiś utwór czy gatunek muzyczny działa na Ciebie w ten sposób, że pomaga Ci skupić uwagę, przywołać potrzebne emocje czy stymuluje Twoją wyobraźnię, to moim zdaniem jak najbardziej powinieneś po te gatunki czy konkretne utwory muzyczne sięgać. Zasadniczo podczas pracy możesz słuchać swojej ulubionej muzyki, ponieważ ona wtedy redukuje stres, daje Ci pozytywne nastawienie i powoduje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Miej tylko świadomość, że jeżeli puszczasz sobie jakąś ostrą muzykę, jakiś heavy metal czy rap,
to, a musisz się akurat mocno skoncentrować, bo na przykład uczysz się wiersza na pamięć, to nauka z takim podkładem muzycznym może raczej nie przyniesie ci sukcesu. Musisz mieć tego po prostu świadomość. Wszelkie utwory zawierające wokal, jakieś piosenki motywacyjne powinny być raczej wysłuchane przed nauką, ponieważ wokal po prostu rozprasza podczas nauki. Tak więc podczas samej nauki zdecydowanie wygrywa muzyka instrumentalna. Świetnym rozwiązaniem mogą okazać się również chorały gregoriańskie albo muzyka filmowa, której osobiście jestem wielkim fanem, zwłaszcza muzyka Hansa Zimmera. Warto też pamiętać o tym, że muzyka nie może być zbyt głośna. Powinna lecieć w tle, ona powinna być tylko podkładem do naszej nauki. Zatem jakiej muzyki słuchać i czy w ogóle czegokolwiek słuchać podczas nauki? Jak widzisz, nie ma jednej dobrej, słusznej odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem warto poeksperymentować. Jeżeli nigdy nie słuchałeś muzyki klasycznej, to zacznij ich słuchać. W opisie do tego nagrania podam Ci linki do konkretnych utworów, które być może Ci przypasują i być może zauważysz, że faktycznie, gdy one lecą w tle, to lepiej potrafisz skoncentrować się na nauce. Ale jeżeli uznasz, że lepiej słuchać jakiejś muzyki filmowej, albo jakiegoś delikatnego popu, albo może nawet jakiejś muzyki house czy trance, która leci sobie cichutko w podkładzie i to sprawia, że Ty się lepiej skoncentrujesz, to działa na Ciebie pozytywnie, to słuchaj tego. A jeżeli uważasz, że żadna muzyka Ci nie pasuje, ponieważ rozprasza Cię to, powoduje, że się dekoncentrujesz, to ucz się w ciszy. Tak prawdopodobnie będzie dla Ciebie najlepiej. Pamiętaj, że najważniejsza sprawa to Twoja koncentracja. Zatem sam musisz zwracać uwagę na to, czy lepiej się koncentrujesz podczas tego, gdy leci jakaś muzyka, gdy masz podkład muzyczny, czy gdy panuje kompletna cisza. Na to musisz najbardziej zwracać uwagę, kiedy potrafisz się bardziej skupić na nauce. A skoro już przy koncentracji jesteśmy, to już teraz zapraszam Cię na kolejne wideo. Kolejne wideo będzie poświęcone różnym technikom koncentracji, które są proste do wykonania i niezwykle skuteczne w procesie nauki. Mam dla Ciebie jeszcze jedną bardzo ważną informację. Co jakiś czas organizujemy bezpłatne szkolenia online na temat efektywnej nauki. Zatem jeżeli chciałbyś się uczyć szybko, prosto, zdecydowanie efektywnie i bez nudnych powtórek, zapraszam Cię na to szkolenie. To jest całkowicie za darmo. Dostaniesz tam niesamowite narzędzia, które będą bardzo przydatne w procesie nauki. Będziesz mógł uczyć się szybciej, będziesz miał więcej czasu wolnego na swoje hobby, na swoje pasje, na spotkania z przyjaciółmi. Zatem naprawdę warto się pojawić. Link do rejestracji znajdziesz w opisie do tego nagrania. I to już wszystko na dzisiaj i to już wszystko w tym nagraniu wideo. Jeżeli podobało Ci się, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że każde 100 łapek to 10 zł przelany na Akademię Przyszłości. Serdecznie zapraszam do podbijania tych łapek. Dziel się tym nagraniem ze swoimi znajomymi. Niech oni także tutaj wrzucają łapki, niech oglądają to wideo, bo myślę, że treść jest naprawdę przydatna i praktyczna. I na dzisiaj to wszystko. Trzymaj się i do zobaczenia. Hej!